Witam Państwa bardzo serdecznie w cotygodniowym turnieju pod tytułem Jaka to jest cecha charakteru? Naszymi zawodnikami są dzisiaj pani Jadwiga, pan Tomasz i pan Anselm. A naszymi jurorami są jak zwykle Eugeniusz Loci i Wynalazca. Honorowym jurorem i ostatnią instancją odwoławczą naszego turnieju jest miłościwy nam panujący król! A teraz krótkie przypomnienie zasad naszego turnieju. Jego celem jest odgadnięcie przez jurorów, jaka cecha charakteru czy też osobowości jest dzisiaj przez nas sprawdzana. Sprawdzania dokonujemy zadając zawodnikom różne pytania i zadania do wykonania. A ja mam talent do nadmiernego rymowania! Nagrodą w dzisiejszym wydaniu jest 6-godzinny pobyt w kurorcie spa w płytkich wodach, które są jednocześnie sponsorem naszego programu. A teraz do rzeczy. Oto pierwsze pytanie do naszych zawodników. O której godzinie wstaje pan, pani rano z łóżka? Przypominam, że zawodnicy nie słyszą nawzajem swoich odpowiedzi. O odpowiedź prosimy pana Tomasza. Co? Dziękuję bardzo. Pierwsza odpowiedź się liczy. Jurorzy się zastanawiają, a pana, panie Tomaszu, proszę o odrobinę więcej koncentracji. A teraz odpowiada pani Jadwiga. O 6:00. Cała masa roboty przede mną, więc wstaję rano. Dziękuję. I pan Anselm? Jak kiedy? Jak się człowiek dzień wcześniej napije, to nie musi za rano wstawać, nie? Dziękuję bardzo. Czy jurorzy już może wiedzą, o jaką cechę osobowości nam chodzi? A więc teraz pierwsze pytanie symulacyjne. Znowu jako pierwszy, pan Tomasz. Proszę sobie wyobrazić, że ma pan do wniesienia na drugie piętro 20 paczek po 5 kilo każda. Jednocześnie ma pan chory kręgosłup i tylko godzinę na wykonanie zadania. Jeśli pan je wykona, otrzyma pan 5000 euro nagrody. Czy podejmuje się pan wykonać to zadanie? Proszę o odpowiedź, tak lub nie. Ale ja naprawdę mam chory kręgosłup. W życiu bym tego nie zrobił. Mój kręgosłup jest wart więcej niż 5000 euro. Proszę pana. Dziękuję. Pani Jadwiga, czy podejmuje się pani wykonać to zadanie? Tak, jasne. 5000 euro piechotą nie chodzi. Jest pani pewna? Bez dwóch zdań. Okej. A pan Anselm, czy podejmuje się pan wykonać to zadanie? Się wie, szefie. Proszę o odpowiedź tak lub nie. Się wie, że tak. Dziękuję. Czy jurorzy są gotowi do próby odgadnięcia dzisiejszej zagadki? Ja chyba już wiem, ale ponieważ mam tylko jedną próbę odpowiedzi, to na razie muszę się jeszcze powstrzymać. Okej, więc teraz trzecie pytanie, zadanie, które niestety nie dotyczy już pana Tomasza. W jaki sposób zamierza pan, pani wykonać zadanie z poprzedniego pytania? Pani Jadwiga. Inkasuję zaliczkę 100 euro, lecę na pobliskie boisko piłkarskie, wołam paru chłopaków i namawiam ich, żeby mi pomogli. Mówię, że zapłacę za to 100 euro. Dla nich to dużo kasy jest. Pytanie dodatkowe, czy płaci pani z góry? No jeszcze na głowę nie upadłam. Nie. Proszę dalej. Dajmy na to. 5 wysportowanych chłopaków. Każdy ma do wniesienia 4 paczki po 5 kilo. Ja myślę, że nawet jeśli znalezienie i namówienie tych chłopaków zajęłoby mi 30 minut, to oni wniosą te paczki na drugie piętro w jakieś 15 minut najwyżej, a ja zainkasuję moje 4900 euro. Proste. 5000 euro, proszę pani. 4900, bo stówkę muszę zapłacić chłopakom. Słusznie. Dziękuję. A pan Anselm? Cóż, trzeba będzie rozpakować pudełka, zawartość do rowu, zapakować i raz poszurać z pustymi pudełkami na górę. A jęczeć przy tym, że serce, że płuca. No inkasuję i znikam. Zanim Gostek na górze się połapie, ja już będę za rzeką, nie? To było ostatnie pytanie, zadanie. Dziękuję. Jurorzy już wiedzą? Wiem. Znakomicie, lecz zanim dowiemy się, jakie jest zdanie jurorów w tej sprawie i który z nich pojedzie na 6 godzin do płytkich wód, zapraszam na reklamy. Zostańcie z nami! Wracamy po przerwie i prosimy jurorów, aby na kartkach zapisali, jaka to cecha charakteru. Gotowi? Tak? Proszę o pokazanie kartek.
Pan Loci twierdzi, że chodziło nam o przedsiębiorczość. Tak samo twierdzi pan wynalazca. Czy obaj mają rację, czy obaj są w błędzie? Dowiemy się tuż po przerwie. Zostańcie z nami. I już wszystko jest jasne. Obaj uczestnicy turnieju odpowiedzieli poprawnie. Prosimy panów o krótkie uzasadnienie swojej decyzji. Po pierwsze sprawdzano, czy nasi uczestnicy są leniwi i jaki mają stosunek do życia. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Pani Jadwiga wstaje rano, nie jest leniwa i jest świadoma, że przed nią codziennie wiele zadań. Pan Tomasz jest trochę generalnie niezorientowany. No tak, ale tego może już nie komentujmy, okej? Okay? Okej, okay. A pan Anselm swoje decyzje uzależnia od... Drugie pytanie miało wyjaśnić, czy państwo są zdolni do podejmowania trudnych, a nawet na pierwszy rzut oka niemożliwych wyzwań. Tutaj pan Anselm i pani Jadwiga podjęli rękawice, a pan Tomasz... Ale tego może nie komentujmy. A wszystko się wyjaśniło, kiedy zapytał pan o sposób wykonania zadania. Pani Jadwiga okazała się być osobą niezwykle przedsiębiorczą. Zrozumiała, że sama nie może wykonać zadania, więc mając na uwadze możliwe zarobki, poszukała pracowników. Dokonała analizy, czy pracownicy mają szansę wykonać zadanie w określonym czasie i oczywiście pamiętała, żeby swoim pracownikom lojalnie i uczciwie zapłacić. Wydatek na pracowników był więc inwestycją, która pozwoliła na wykonanie zadania. Pani Jadwiga nawet jutro może rozpocząć własną działalność gospodarczą. I odnieść sukces na polu biznesu. Może, jeśli czas pozwoli, powiem troszkę o słowie przedsiębiorczość. W języku polskim wywodzi się ono od czasownika przedsięwziąć, a nawet od jego starszej formy przedsiębrać. Co to oznacza? Tak naprawdę są to aż trzy słowa w jednym. Przed, się, brać. Jeśli na naszej drodze pojawia się jakiś problem, jakieś wyzwanie, możemy albo się od niego odwrócić, albo próbować coś wykombinować, jak pan Anselm. Ale tego może już nie komentujmy, okej? Okej. Albo może to wyzwanie wziąć przed siebie, spojrzeć mu w twarz i sobie z nim poradzić. Osoba, która przed się bierze wyzwania, jest osobą przedsiębiorczą. Dziękujemy panu Lociemu za ten pouczający wykład. Ponieważ obaj panowie odpowiedzieli poprawnie, to podzielą się nagrodą i każdy otrzyma po 3 godziny w kurorcie spa płytkie wody. Zwracam się do pani Jadwigi. Co pani robi zawodowo? Jestem, a właściwie byłam na bezrobociu. Byłam? Byłam, bo skoro wyszło, że jestem przedsiębiorcza, to jutro zakładam własny biznes. Podejmuję działalność gospodarczą.